Spotkaliśmy się w trójkę i tak ruszyliśmy zajebiście przygotowaną Toyotą podbijać Syberię. Powtórzę to po raz setny, jeśli ktoś ma wątpliwości. Nie było możliwości przejechania motocyklem samemu tego odcinka. Bez samochodu technicznego to jest niemożliwe. Wiem, co mówię i nie wierzcie w bajki, że ktoś to jest w stanie zrobić samemu. Jeżdżą ekipy, które mają potężne zaplecza, po 3, 4, 5 samochodów. Między innymi Walerian, który jechał na rowerze i drugi Polak, który szedł pieszo, mieli 3 samochody, z czego jeden to był psychologów i medyków. A my pojechaliśmy Toyotą Prado, zrobioną w garażu na wersję syberyjską. Jak się potem okazało, szybko to zostało zweryfikowane. I tak przemierzaliśmy sobie tą Rosję w trójkę z większymi i mniejszymi problemami. Największym problemem były ciężarówki, które traktowały mnie jak gniota drogowego i chciały mnie wyeliminować. Problem polegał na tym, że tak jak jeździmy na wakacje na duże odległości, często się mijamy z tymi samymi samochodami. Gdzieś się tankujemy, śpimy, nagle tam zwracamy uwagę, że mijamy te same samochody gdzieś tam po drodze. To tu z tymi ciężarówkami było dokładnie podobnie. Większość z nich jeździła do tych dużych miast. One kończyły jakby swoje trasy ostatecznie na Irkucku, dla mnie, przed Bajkałem. I potem było około 300 km, gdzie jechaliśmy razem. I tam był kluczowy dla mnie moment, bo ja odbijałem w lewo na Jakuck, Pojmiakon, a te wszystkie ciężarówki odbijały w prawo na Nowosibirsk. Tam na Władywostok, przepraszam, nie Nowosibirsk. Na Władywostok, na dół, na główne miasto jakby takie morskie z wybrzeżem w Rosji, gdzie tam ciągną te wszystkie transporty dalej do Moskwy. Więc tam jest taki charakterystyczny punkt. I oczywiście na dół do Władywostoku to też jest Syberia, tylko to jest taka trochę Syberia, gdzie temperatury są dużo, dużo wyższe. Ja pojechałem tam w górę, gdzie temperatury są dużo, dużo niższe. I tam to się już nazywa Daleki Wschód. Tego nie wiedziałem. Musiałem gdzieś lekcję z geografii opuścić, ale mówi się o tym Daleki Wschód. Bardzo skracając, bo już to mówiłem gdzieś w kuluarach, musiałem tutaj godzinami was zanudzać, bardzo spłycając ten wyjazd, jak tylko jest możliwe, żeby go opowiedzieć, dojechałem do Irkucka właśnie w tym miejscu, gdzie przyjął mnie Paweł, który właśnie nas prowadzi, to jest to zdjęcie, po mieście. Prowadzi portal irkuc.pl i jeśli ktoś się wybiera do Irkucka, to zachęcam. Chłopak mieszka 16 czy 17 lat i bardzo fajnie prowadzi po tym mieście. No tu powiem, wahałem się, czy to powiedzieć, ale tutaj opowiem wam. Tu dotarła do mnie informacja, która generalnie mnie zmiażdżyła. Będąc w Irkucku, dostałem telefon, że zmarł mój ojciec. I w zasadzie nie wiedziałem, co tu zrobić. Kompletnie nie upubliczniałem tego, jeśli chodzi o te swoje na Facebooki, bo to nie jest temat na Facebooka, ale tu czas się po prostu zatrzymał. Byłem w takim miejscu, że na powrót trzeba było mieć 5 dni. To się wszystko działo błyskawicznie. Byłem w kontakcie z ojcem na wideokonferencji i tak dalej. No, zachorował, jak to choroby rakowe. Bardzo szybko go zebrało, ale cały czas mnie naciskał, że może jechać do końca bez względu na to, co się stanie. Bo to trwało dla nas obu, no duże przygotowanie było i tak dalej. Więc podjąłem decyzję, zrobiłem tam dzień przerwy, nikt nie wiedział. Wymyśliliśmy akcję ze sprzęgłem, z tym wszystkim, żeby jakoś się zatrzymać w Irkucku. Więc przejrzeliśmy to wszystko, ja potrzebowałem po prostu dzień pauzy. Mówiąc wprost, na podjęcie decyzji. Podjąłem decyzję, że jadę dalej. Przez pierwsze tam dwa dni w zasadzie co przystanek, to się zastanawiałem, czy ja mam nie wrócić po prostu. Po jakimś czasie od tych już najbliższych swoich osób dostałem duże wsparcie, gdzie ojciec mówił cały czas, masz absolutnie się nie zatrzymywać, bo to już nic nie pomoże. Tam jest bagno, więc zimą to wygląda tak, że jeśli jest w miarę mróz, to zamarza, miarę, czyli minus 20 i przy tej pogodzie pada śnieg.
im dłużej tam jest minus 20, minus 25, tym dłużej ten śnieg pada i jest lepiej, bo te dziurawe z bagiem drogi, te nierówności to zasypuje. Czyli ta droga staje się bardziej równa. Im wyższa temperatura, od 30 stopni w górę w zasadzie przestaje padać śnieg. Znaczy w ogóle nie padało. To jest zjawisko, które jest pewne. Nie pada śnieg. I tam były takie odcinki, że gdzieś tego śniegu było więcej, gdzieś tego śniegu było mniej. Generalnie trudne warunki, oto jest ten moment, gdzie mogłem wejść do kaplicy. I tu wspominam trochę ojca. Wracając do tej drogi. Wyglądało to w ten sposób, że gdzieś te drogi były absolutnie zmasakrowane, gdzie się ciężko jechało motocyklem. Ta Toyota ledwo dawała radę, ale jak widziałem w lusterkach ciężarówkę amerykańską na ruskich blachach, to sobie chyba muszę to przejechać jakoś. No i tak żeśmy sobie tam jechali do tego Jakucka. Po drodze, gdzieś około 400-500 km w tych granicach, temperatura spadła, myśmy jechali z takim wyżem, czyli tam było ciepło, 35 do 40, cały czas było ciepło. Potem przyszło takie ochłodzenie, czyli taka w miarę normalna temperatura dla nich, gdzie pojawiły się te 50-tki słynne, minus 50, i tam zrobiły się duże problemy z Toyotą. 4 dni przed Jakuckiem w zasadzie Toyota nam zamarzła. Wyglądało to w ten sposób, że ja jadąc motocyklem musiałem czekać na Arę i na Saszę, bo parafiny się tyle wydzierało w tym dieslu, to był diesel, że nie był w stanie jechać. To był taki, na filmie był taki moment, jak ja wyprzedzam ciężarówkę, która stoi na poboczu, to dokładnie był ten efekt, gdzie samochód jechał 30 na godzinę, potem nagle stał. Jechał 50 na godzinę, potem nagle stał. No potężne problemy, ale ustaliliśmy jedną rzecz od samego początku. Bez względu na to, co się stanie w samochodzie, ja non-stop jadę. Nie zatrzymuję się absolutnie na sekundę, bo dla mnie to oznacza śmierć lub kalectwo. Możecie to wierzyć albo nie, ale tak jest. Więc ja pojechałem dalej, dojechałem do... No tu jest żółty śnieg, ktoś mnie pytał, jak się robi. Dojechałem do najbliższego miejsca, takie bary tam są, czyli do takiego baru, gdzie to jest około 250-300 km i czekałem na nich. Po 3 godzinach dojechali. Okazało się, że Toyota nie da rady jechać, że trzeba gdzieś znaleźć jakieś miejsce, żeby je wymienić filtr paliwa. Nikt z nas nie był w stanie zrobić tego na mrozie, więc postanowili, że chłopaki pojadą dalej. Ja zostaję w tym barze, żeby nie zamarznąć, a oni po prostu spróbują pojechać dalej. Po godzinie dotarli do miejsca, do mojej wioski, gdzie tam byli w stanie wymienić ten filtr, wrócili do mnie z powrotem, no i z jakimiś tam przygodami, znowu skracając to trochę, dojechaliśmy przed Jakuck. Tu przykład aplikacji, jak pokazuje temperaturę, minus 192 stopnie. A było jeszcze zimniej, minus 200 ileś tam, chcę powiedzieć. Tak, to była odczuwalna. Dojechaliśmy przed Jakuckiem, gdzie przy temperaturze powyżej 50 stopni. Ja mówię o tych 52, dlatego że myśmy we dwójkę zanotowali taką temperaturę. Pokazała im się w samochodzie, pokazała mi się na motocyklu w momencie, w którym widzieliśmy to wspólnie, bo chciałem mieć pewność, do ilu zejdziemy. Ta temperatura, przejeżdżając przez Lenę, ona była jeszcze niższa przez rzekę, ale już to było dla nas bez znaczenia, po prostu to był tak kurewski mróz, że oni się bali o samochód, ja się bałem o siebie i o motocykl. I w tym momencie najzwyczajniej w świecie pękła linka z gazu, która była cały czas napięta. O 2 cm skróciła się linka ze sprzęgła, tak to ścisnęło, a mój kask, który się tu chwaliłem w zeszłym roku bodajże, tak się skurczył, że nie byłem go w stanie zdjąć z głowy. Jak ktoś jeździ na nartach, to był dokładnie ten sam efekt, co z butami narciarskimi, że jak się zostawia na mrozie i potem się chce włożyć nogę, to nagle nogi nie idzie tam wsadzić, więc ja nie umiałem zdjąć tego kasku. Musiałem siedzieć w tych barach, takich jak tutaj, chwilę, żeby odtajeć, żeby ten kask się trochę rozmroził, tam niedługo, 2 minuty. No i wtedy go mogłem ściągnąć. Kombinowaliśmy tą linkę, żeby pojechać dalej. No były trochę jaja z tą linką, bo zostaliśmy w takiej wiosce. Akurat na szczęście w tej wiosce był taki hangar. Oni tam budują takie hangary na zimę, gdzie ściągają te ciężarówki wszystkie, które są zepsute, tam widzicie takie spalone, czy
czy inne, to są ludzie, którzy próbowali podgrzewać paliwo, tak jak ten gościu tą deską, i spłonęły samochody. Więc co jakiś czas są budowane takie hangary, oni tam nie oszczędzają na prądzie i na cieple, jeśli jest jakieś miasteczko, które są bardzo mocno ogrzewane. Taka hala u nas, która się kojarzy z zimnem, tam po prostu jest, nie wiem, 30 stopni, ja tam umierałem po prostu z tego ciepła, ale trafiłem do takiego hangaru z motocyklem, a chłopaki pojechali po innych tam wsiach 150 km do gościa, który może będzie miał linkę jakąś tamkolwiek, żeby dopasować do Elzy. Dostali linkę z Iża, ale gościu powiedział, że nie ma tej pilarki takiej kątowej, żeby przeciąć ten pancerz metalowy, że muszą pojechać tam do następnego miejsca, żeby to przeciąć. Pojechali to przeciąć i tak się zafascynowali, że mamy tą linkę, że przecięli linkę z tym pancerzem. No i byliśmy znowu w kaczej dupie. Więc wrócili do tego gościa. Ten gościu mi powiedział, że on już nie ma więcej linek, ale spróbuje coś zrobić. Pochodzili po tej wsi, znaleźli jakąś tam linkę do linki, nie wiem, co tam poszukali. Przyjechali do tego hangaru chyba po 2 czy 3 godzinach. No i trochę nam zajęło, żeby tą Elzę zrobić. No i tak mówię sobie, kurde, padła Elza. Tu padł ten samochód, mówię, zaczynają się tu naprawdę fajne tematy robić. W międzyczasie zadzwoniłem do Saszy w Moskwie i mówię, Sasza, stawiaj Hondę na nogi w Moskwie, muszę mieć tą linkę. Albo zamiennik jakiś dobry, albo OM-ową, jeśli jest. Okazało się, że linka w Moskwie jest. Przywiezienie tej linki, znaczy przetransportowanie tej linki do Jakucka, o dziwo, trwało jeden dzień. Wysyłało się to pocztą lotniczą w Moskwie, odbierało się na lotnisku w Moskwie, w Jakucku. Więc jeden dzień, max do 2, taka linka była, więc tu nie było problemu, ale problem był z samochodem. Pojechaliśmy samochodem, tą Toyotą Prado, do takiego fachmana, który w Jakucku był uważany za taki guru od tych tematów Ojmiakonu. Tu jest niebieski punkt Tomy, czerwony to Ojmiakon. -232. Mam na to dowód. I pojechaliśmy do tego gościa od samochodów. Gościu z samochodów popatrzył na tę Prado, patrzył pod tą maskę, mówi, co tu jest zrobione. Tam mu powiedział, co jest zrobione. Zabał się za głowę i mówi, to jest wasz koniec jazdy. Jakbyście tu w ogóle dojechali tą Toyotą. No i się okazało szybko, że nasze przygotowanie tej Toyoty w taki na Syberię, poza ogrzewanym filtrem paliwa, osłoną na silnik, arktycznym olejem i jeszcze tam jakieś nie wiadomo co, to było zupełnie za mało. Oni mają podgrzewane baki w środku, całkowicie ogrzewane instalacje paliwowe i przerabiane instalacje paliwowe wewnątrz samochodu, które idą, a nie na zewnątrz. I to, co jest kluczowe, wszyscy mają benzynowe samochody, a nie diesle. Więc koło naszego Prado stała Toyota Tundra i wtedy zrozumiałem, że Prado jest małym samochodem. Wszyscy tam jeżdżą generalnie tymi Japońcami na benzynę. 5 litrów, jakieś V8, V12, jakieś abstrakcje. Wszystko z kierownica po prawej stronie, bo oni to ciągną z Japonii właśnie przez Władywostok. Jazda na maksa. Wytłumaczył nam, bo myśmy bardzo chcieli jechać, wytłumaczył nam, że to nie ma sensu, że po prostu absolutnie nie ma sensu, bo motocykl, powiedzieliśmy sobie to wtedy wprost, motocykl nie stanie, a jeśli stanie samochód, to jest po nas. Po prostu jest po nas, tam nie był w stanie nam nikt dojechać z pomocą. Powiem wam taką ciekawostkę, która jest mega brutalna. Widzieliśmy taki cholernie zły wypadek. Czołowe zderzenie, ludzie w środku, radiowóz z boku na kogutach, nic się tam nie działo. Przyjechałem wtedy do Irkucka, do Pawła, mówię mu, chłopie, myśmy widzieli samochód, gdzie tam nikt o tym nawet nie chodził. A Paweł mówi tak, no na Syberii to jest trochę tak, że dojazd karetki zajmuje 5 godzin. Ludzie zamarzają w samochodach, po prostu, w wyniku obrażeń. Jak mają połamane nogi, albo jakieś takie ciężkie uszkodzenia jak u nas, to nie ma LPR-ów, tylko po prostu zwyczajnie umierają w tych samochodach. I to jest takie oblicze, dużo czytałem od Koperskiego, oglądałem jego filmy. Też to oczywiście, jak każdy Polak, brałem przez palce, ale miałem okazję doświadczyć tych bezkresów, gdzie po prostu dojazd tam to jest
naprawdę graniczy z cudem, no i tak się kończą te niektóre wypadki. Więc uznaliśmy w Jakucku, że się nie poddajemy, tylko kombinujemy samochód zastępczy. Oczywiście tam nie ma wypożyczalni ani tego typu rzeczy. Facet, który nam robił serwis tej Toyoty, mówi, spróbuje nam załatwić kogoś, być może ktoś pojedzie. Cena tam była od 1000 do 2000 euro za przeprowadzenie nas, plus koszty paliwa. Ale jakby to nie było dla nas już takim wyzwaniem, chcieliśmy dokończyć ten 1000 km. Okazało się, że jest jeden samochód, który myśmy dojechali w sobotę. W poniedziałek był zakaz wyjazdu z Jakucka gdziekolwiek, bo tam Jakuck, Jakucja to w ogóle są takie szamańskie, to jest takie tam mieszkają szamani jakby, czyli tak jak, nie wiem, co w Afryce, czy gdzieś tam ludzie, plemiona takie plemienne, to tam są takie różne obyczaje u nich. Wtedy w poniedziałek był taki dzień, że nie opuszcza się tego miasta, bo tam Syberia, czyli tundra, czyli lasy zabierają wtedy tam ludzi po drodze. Więc nie chcieliśmy kusić losu, mówimy, w poniedziałek nie pojedziemy. Ale facet nam powiedział, że w czwartek może jechać. Więc zrobił się kolejny tydzień. Mówię, kurde, dwa tygodnie jest dojazdu, bo żebyście mieli wyobrazić, 1000 km nam został, ale nie byłem w stanie jechać więcej niż 200 km przy tym mrozie. To był cały dzień. To hardcore nad hardcore. Ja mówię tak, mamy dwa tygodnie jazdy, tydzień gościa, czyli 3 tygodnie. Jak zadzwonię do swojego szefa i powiem, że nie mam jej kolejny miesiąc, to na pewno powie spoko, możesz jechać. No i za dużo było tych wszystkich problemów dookoła, do tego ten temat rodzinny. Ja mówię, nie, pojechaliśmy do tego Jakucka, 11 tysięcy kilometrów. Dokładnie zrobiliśmy 11 264. 11 264. Ja mówię, wystarczy. Wystarczy, po prostu tu nie ma sobie już co tam udowadniać i tak dalej. Po prostu kończymy. Położył nas sprzęt. Możemy chcieć, możemy móc, ale jak nie ma czym, to po prostu kończymy tą przygodę. Więc zjeździliśmy miasto, Jakuck. Kupę ludzi poznaliśmy po drodze. No i tak się zakończyła ta jakucka przygoda. Oczywiście nie dosyć tego, jak on został. Bym kiedyś przerzucił tą Elzę do Jakucka i z Jakucka do Miakonu, to jestem w stanie to bez problemu, uważam, zrobić. Tym bardziej, że te 11 264 km, które przejechałem, to narastało, a warunki atmosferyczne, z którymi się mierzyłem, również narastały, czyli wjeżdżałem, im dłużej jechałem, tym bardziej byłem zmęczony, a tym większe miałem trudności do pokonania. Tylko adrenalina jest taka przy tym wszystkim, że człowiek jest w stanie przenosić po prostu góry. No, Tam byłem gotowy, Ara mówi, patrzył na mnie i mówi, ty po prostu masz wariata w oczach, nie? Jedźmy już do domu. Po tym numerze z przejechaniem 1000 km z Krasnojarska do Jakucka, ponad 1000, on mówi, jak to ma tak wyglądać, to on do dupcy, nie? To on nie jedzie dalej, bo oni mieli ten problem, że oni mogli sobie coś zjeść, czegoś się napić. Czyli goniła ich też fizjologia nadzwyczajnie. Ja nie jadłem, nie piłem, blokowałem ten swój organizm, więc ja nie miałem potrzeby stawiać, więc oni tupali tam nogami w tym aucie, a układ był prosty. Dopóki jedzie motocykl, to samochód musi jechać. Jakby rytm narzuca motocykl, nie samochód. Bo oni się mogli, nie wiem, zmieniać i tak dalej, i często to tak bywało, bo też mieli trudno do przejechania samochodem, bo pewnie jak wiecie i obserwujecie te zimowe wyprawy tam na Jakuck, no to samym wyzwaniem jest dojechanie tam samochodem. Więc my jechaliśmy w takim tandemie, nie? Tak to wygląda pokrótce. Dla mnie pełen sukces, pełne ekstremum. Czekam na ten film, który zostanie zmontowany. Jak słyszeliście, był wątek ten trudny też psychologiczny, więc był test sprzętu, był człowieka, był psychiki. To się udało. W czasie dla mnie absolutnie fenomenalny. Gdybym miał przed wyjazdem powiedzieć, że zrobię to tak szybko, to pewnie bym się pukał w czoło, zrobił się to bardzo szybko. Minus 52 stopnie, wiem dzisiaj, co to jest. Tu nie ma żartów żadnych. I tyle. Także jeśli można, to przejdźmy sobie do pytań na spokojnie. I tak to wygląda. Dziękuję.
pytania? No może, jak są do mnie najpierw pytania.